Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Proszę, usiądźmy na chwilę. Pierwszy dzień rekolekcji, a więc to słowo będzie trochę dłuższe. Nie jest to tylko komentarz do Ewangelii, chociaż oczywiście całe to słowo będzie komentarzem do Ewangelii, ale także właśnie pierwszą z nauk rekolekcyjnych, które chcemy w tym roku poświęcać tematyce małżeństwa. To jest właśnie takie rozeznanie i księdza proboszcza, i także wielu spośród was, z niektórymi mam cały czas kontakt i wiem właśnie, że te sprawy dotyczące rodziny, małżeństwa są dla was ważne i bardzo dobrze, że tak jest, bo to są najistotniejsze sprawy tutaj na ziemi, jak wspominał święty Jan Paweł II. Nie ma bardziej świętej przestrzeni w Kościele niż właśnie rodzina, niż małżeństwo. To jest właśnie skarbnica wszelkich łask od Boga. Jeżeli widzimy, że wiele małżeństw dzisiaj przeżywa swoje kryzysy, albo jeszcze inaczej, coraz więcej małżeństw zadaje pytanie, co mamy zrobić, żeby stawać się świętymi małżeństwami. O właśnie, to może z tej strony na to spojrzmy. To trzeba odpowiedzieć właśnie na to zapotrzebowanie. Dać konkretne odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby być świętym małżeństwem, żeby podobać się Panu Bogu. Dzisiaj właściwie to jest jedyna droga, aby móc zachować swoją tożsamość, swoje powołanie. Droga świętości. Kto nie pragnie dzisiaj być świętym, ten niestety pójdzie z duchem tego świata. Tak więc dziś, jutro i pojutrze będziemy poruszali te tematy. Oczywiście jeszcze myślę, że będzie czas na jakieś pytania, odpowiedzi. Na pewno macie jakieś swoje problemy, z którymi chcielibyście się podzielić. To właśnie jutro myślę, że taki czas się znajdzie. I kiedy pytałem konkretnie, jaka przestrzeń, jaka sprawa dotycząca małżeństwa mogłaby w sposób szczególnie was zainteresować, ksiądz proboszcz podpowiedział, żeby przede wszystkim powiedzieć coś o wierności, że to jest taki temat, który jest bardzo ważny. I zgadzam się z tym w 100%, bo takie też jest moje doświadczenie, taka jest moja obserwacja jako kapłana pracującego na co dzień w Polsce. Tutaj jest wiele znaków zapytania, coraz więcej. I to jest właściwie taka rzecz, która może wydawać się trochę dziwna, że tu gdzieś coś dziś kuleje. Ale poniekąd nie dziwię się temu, bo nawet młodzi ludzie mają z tym problem. Pamiętam, jak kiedyś pewien polski autor, publicysta, zresztą znakomity, bardzo polecam wszystkie książki tego autora, nazywa się pan Jacek Pulikowski. Znamy się prywatnie też. Na rekolekcjach, na których zresztą ja też byłem jako kapłan, zadał młodzieży pytanie, a była to młodzież w wieku około 16, ale przede wszystkim 18, 20, 25 lat, aż do 30 roku życia. Wiele młodzieży, cała sala pełna młodzieży, na pewno ze 150-200, zadał im pytanie. Co jest najważniejszym dowodem miłości? I padały tutaj różne odpowiedzi. Jedni mówili, że no, na przykład przytulenie, trzymanie się za rękę, że to są pocałunki, że to jest bliskość małżeńska, że to jest rozmowa, że to jest czas, który sobie wzajemnie poświęcamy. I pan Jacek za każdym razem mówił, to też, ale coś innego jeszcze, jeszcze coś ważniejszego, najważniejszego. Chwila ciszy, długa chwila ciszy i w końcu ktoś powiedział nieśmiało: wierność. I pan Jacek powiedział, tak, właśnie ta wierność jest najważniejsza. To jest najważniejszy znak miłości. Ona najwięcej kosztuje. Ona najwięcej kosztuje. A to jest najważniejsze, co najwięcej kosztuje. Ale co mnie też zaskoczyło, to wielkie zdziwienie tych młodych ludzi. Tak? Wierność? Myśleliśmy, że coś innego. A jednak ci, którzy kochają, wiedzą, że właśnie z wiernością może być później najwięcej problemów.
I naprawdę dzisiaj wiele małżeństw ma z tym problemy. Nie ma się czemu dziwić zresztą, skoro żyjemy w kulturze zdrady, w kulturze zdrad, niewierności ideałom, danemu słowu. Popatrzcie, co się teraz dzieje. Jesteśmy teraz w trakcie kampanii wyborczej. Ile obietnic, wielkie sprawy z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Czy ktokolwiek potem dotrzymuje danego słowa? Czy to są tylko takie właśnie hasła rzucane na 5 minut, żeby ktoś zagłosował, żeby dał jeszcze przez ileś tam lat to korytko? Czy komuś tam naprawdę zależy, żeby się... Oczywiście nie chcę uogólniać, pewnie tam 1, 2, 5, może 10 sprawiedliwych się znajdzie. Ale z tych niezrealizowanych obietnic, z tego słowa rzuconego na wiatr dzisiaj nikt nie rozlicza. To jest bardzo poważny problem. Coś, co było nie do pomyślenia jeszcze na początku XX wieku. Szczególnie właśnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, ale też myślę wcześniejsze wieki. Gdzie kwestią honoru było dotrzymać danego słowa. Coś powiedziałeś, coś komuś obiecałeś, wypełnij to. Choćby ciebie to wiele kosztowało, choćbyś wiedział, że się pomyliłeś kiedyś, wypełnij to, bo dałeś słowo, przyrzekałeś, przysięgałeś. Dzisiaj nie ma problemu. Ktoś może przed całym kościołem pełnym ludzi, przed kapłanem, przed Bogiem coś przysięgać i potem 2-3 miesiące, 2-3 lata i jakby temat nie istniał. Ktoś przed milionami swoich własnych rodaków będzie coś obiecywał całemu narodowi i potem jakby w ogóle ta sprawa nie istniała. I nikt o to nie ma pretensji. W przeszłości było to nie do pomyślenia. Myśmy się do tego jakoś przyzwyczaili, oswoiliśmy się, że właściwie dzisiaj można kłamać, nie dotrzymywać słowa, być niewiernym i że właściwie wszystko jest okej. A tak nie jest. Bo jeżeli widzimy coraz więcej tego kłamstwa, niewierności w przestrzeni publicznej, to się też niestety przenosi na naszą codzienność. Niestety to się także przenosi na przestrzeń życia rodzinnego, małżeńskiego. I dlatego też, kiedy my kapłani organizujemy różnego rodzaju, przede wszystkim kursy przedmałżeńskie, bo to jest ta główna przestrzeń, gdzie tłumaczymy kandydatom do małżeństwa te różne sprawy, które będą sobie później przysięgać, to staramy się im bardzo jasno i szczegółowo wyjaśnić, co to znaczy ślubować komuś wierność. I tutaj również widzimy wielkie znaki zapytania w oczach. Niektórzy mówią, dlaczego Kościół dzisiaj tak radykalnie to stawia? Przecież już dzisiaj nikt tak nie żyje. I popatrzcie, to jest właśnie ten problem, że my mamy jakieś swoje własne definicje, co to znaczy być wiernym. Czy będziesz mi wierna? Tak, będę. Czy będziesz mi wierny? Tak, będę. Ale każdy ma coś zupełnie innego w tym momencie w głowie. Czym jest ta wierność? Jak ona ma wyglądać? Jak będzie realizowana? I to jest właśnie nieszczęście dzisiejszego świata. Dla wielu ludzi na przykład wierność, tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli zrobisz to i to, będę ci wierny. Proszę zobaczyć, jak bardzo popularne też w niektórych kręgach stają się intercyzy. Będę ci w stanie zachować te przyrzeczenia, jeśli ty to i to spełnisz. A jeżeli nie spełnisz, no to wtedy to i to. Czyli idąc już do ślubu zakładają, że może się wydarzyć niewierność i chcą się na ten temat zabezpieczyć. W przeszłości sprawa nie do pomyślenia. Przysięgasz, to tak będzie, nic się nie zmieni. Dzisiaj muszą być spełnione jakieś warunki i te warunki zresztą się zmieniają. Tak jak przywykliśmy do tego, że jeżeli na przykład otwieramy sobie konto w banku, to bank nam zmienia kilka razy do roku regulamin, się nikt o to specjalnie nie czepia. Bank na tym zarabia olbrzymie pieniądze, szczerze mówiąc na okłamywaniu i na kantowaniu ludzi, bo tak też mówią sami pracownicy, nikt z tego problemu nie robi. Ale też niestety, jak powiedziałem, to się przenosi później na nasze życie, na naszą codzienność. To już nie jest sprawa, że ktoś kogoś oszukał na pieniądze. To jest sprawa tego, że tu można komuś złamać życie, uczynić go nieszczęśliwym, aż do śmierci. No chyba, że ktoś też nie ma problemu ze sprawą wierności, no to takich dwóch się spotka, rozejdzie i złączyło ich kłamstwo, rozeszli się w kłamstwie i tam żadnego szczęścia między nimi ani Pana Boga nigdy nie było. Tak samo
Są różne rozumienia wierności, kiedy ja jako kapłan się spotykam z takimi przypadkami, że ja wiem, że autentycznie doszło do złamania tejże wierności, do jej naruszenia. I to są tak zwane szerokie pojęcia, szerokie rozumienie sprawy wierności. Jestem wierny na odległość. Bardzo często to się pojawia, kiedy ja na przykład kogoś spowiadam. Jestem wierny na odległość. No, być wierny to znaczy być przy kimś, a nie 3/4 roku spędzać poza domem. Jakie to jest ślubowanie wierności, jeżeli ciebie nie ma przy żonie, nie ma ciebie przy mężu? To ktoś w ogóle nie rozumie, na czym polega też ta wierność. To nie o to chodzi, że dojdzie do seksualnej zdrady. Chodzi o tą codzienność. Nie jesteś mi wierny w codzienności. Gdzieś tam są jakieś inne sprawy ważniejsze. Zdradziłeś mnie ze swoją pracą, hobby, interesem, nie wiem. Na różne sposoby można kogoś zdradzić i tak niestety dzisiaj bywa. Jestem ci wierny na odległość. To nie jest wierność. Ktoś jeszcze inny ma taki problem, że regularnie siedzi w pornografii i pytam, no, czy panu, pani nie jest wstyd, że w tym siedzicie, a no jak się czuje wtedy współmałżonek? Przecież to jest realna zdrada małżeńska. Oczywiście jakaś wirtualna, ale jednak jest to zdrada. On się dziwi, no ale przecież nie doszło do niczego. To jest tylko oglądanie czegoś tam. No. To nie jest tylko oglądanie czegoś tam. To jest szukanie czegoś, do czego nie masz prawa poza sakramentem małżeństwa. U kogoś innego. I tu znowu właśnie wielu nie może sobie tego poukładać. Tak samo ktoś mówi, że gdzieś tam ma jakiegoś kolegę, koleżankę, przytulanki, pocałunki, przelotne flirty. Ale nie uważa, żeby to była zdrada swojego żony czy męża. To jest sprawa pracy, to jest sprawa urlopu, to jest sprawa jakiegoś sanatorium. Potem wracam do domu, jestem wiernym małżonkiem. Chłopie, kobieto, ty zdradzasz swojego współmałżonka. To nie jest uczciwe. A zgodziłby się, żeby twój współmałżonek robił dokładnie to, co ty? Miał taką koleżankę, kolegę, przytulanki, pocałunki, wspólne łóżko na jedną noc. Zgodziłby się na to? No nie, no nie zgodziłbym się. No właśnie. Więc nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, bo to nie jest Chrystusowe. Więc tutaj, jak widzimy, wielu ludzi niestety nie potrafi sobie tego poukładać. Kiedy dotknie kogoś tego rodzaju nieszczęście, zdrada, współmałżonka, to wtedy rzeczywiście taki ktoś doświadcza wielkiego cierpienia, wielkiej boleści. I dlatego przypadek nie przypadek, proszę zobaczyć, to było zaplanowane, że o tym będę mówił, ale niedawno zorientowałem się, że przecież to jest święto Matki Bożej Bolesnej, że to właśnie ona chce być dzisiaj patronką tego bólu, który być może przeżywasz ty albo ktoś tobie bliski. I to jest ważny znak, który należy odczytać. To jest właśnie coś, co kierunkuje nasze rozważania. Maryja chce nas najpierw uczyć, czym jest wierność, ale także co robić z tym bólem, który się zrodzi na gruncie tak wielkiego bólu, nieszczęścia w małżeństwie. I dlatego też dzisiaj wpatrujemy się w Maryję. Pytamy ją, co to znaczy być wiernym. Jakie są cechy tej prawdziwej wierności, którą zobaczymy właśnie w niej samej. Jak ta wierność ma wyglądać? Jak ma wierność Maryi wyglądać? Proszę zobaczyć dzisiejsza Ewangelia. Maryja stoi pod krzyżem. Ona, jej siostra, Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena, kilka kobiet najbliższych Jezusowi, ale przede wszystkim ona trwała przy swoim synu, przez całą jego mękę, nie uciekła, aż do śmierci. To jest prawdziwa wierność. Gdy wszyscy uciekli, gdy się wyrzekli Jezusa, bo zobaczyli go w jego wielkim upodleniu, udręczeniu, zaparli się go, ona trwała przy nim do końca. Wierna aż do końca. To są słowa klucze, którymi warto gdzieś tam się przejąć. Wiernym trzeba być aż do końca, tak jak Maryja była wierna aż po krzyż. I pytamy, jak to było możliwe? Czy otrzymała jakieś specjalne łaski? Czy dlatego, że była bez grzechu? Czy jest to coś, co my możemy naśladować? Czy jest to w naszym życiu możliwe?
Jest to możliwe. Maria właśnie po to nam została dana, żeby pokazać, jak może wyglądać nasze życie i że razem z nią jest to możliwe do powtórzenia w naszym życiu. I przede wszystkim widzimy, że ona była wierna, bo ukochała. Ukochała. Proszę zobaczyć. To jest sprawa jej serca. To jest sprawa czystości i miłości. To jest jedna z najważniejszych modlitw, jakie musimy codziennie zanosić do Pana Boga. Panie Boże, proszę Cię o prawdziwą miłość w życiu. Nie to, żeby mnie taka miłość spotkała, tylko żebym ja był zdolny do takiej miłości. Jeżeli ja będę zdolny do takiej miłości, to ja już trwam w tej miłości. To nie musi się pojawiać jakiś rycerz na koniu, nie wiadomo kto, jakaś księżniczka, którą będę kochał i tak dalej. Nie. Ty prosisz o dar miłości, ty ten dar otrzymujesz i ty wtedy kochasz najpierw Boga, później ludzi, każdego człowieka. Ty żyjesz w tej miłości. I wtedy nie ma znaczenia, czy przy tobie będzie jakiś człowiek, mąż, żona, czy to będą inni ludzie, bo przede wszystkim wiesz, że tu chodzi o ukochanie samego Boga. Jak ukochasz samego Boga, wtedy nie ma problemu z ukochaniem innych ludzi, bez względu na to, jak potoczy się twoje życie. A więc takie właśnie było jej ukochanie, takie było jej serce, wypełnione Bogiem, bo to Bóg jest źródłem prawdziwej miłości w nas samych. I jak powiedziałem, była to miłość czysta, czyli nieegoistyczna. Tak bardzo często dzisiaj kochamy kogoś za coś, taką właśnie miłością egoistyczną, warunkową. U Maryi czegoś takiego nie było. Jej miłość do Boga była absolutna, bezwarunkowa, czysta. Boże, ja daję Ci wszystko. Bądź wola Twoja. Dokładnie to, co się wydarzyło w dniu zwiastowania, to tym Maryja żyła przez całe swoje życie. O taką miłość musimy się modlić, o taką miłość prosić Pana Boga codziennie i ten dar otrzymamy. I to taka pierwsza rzecz. Druga, która umożliwiła jej wierność, to było jej niesamowite współczucie. To też zresztą jest pochodna miłości. Była wierna, bo współczuła swojemu synowi, współczuła Bogu Ojcu, który przecież cierpiał ze swoim synem. To jest doskonała empatia, zapomnienie o sobie. To jest umiejętność wczucia się w drugą osobę, w całą jego biedę. Ja pamiętam kiedyś rozmowę, która mnie zwaliła z nóg, ścięła, z pewną kobietą, która została zdradzona przez swojego męża. I ja byłem przekonany, że ona będzie tam litanie, jaki to on był zdrajca i tak dalej, zły, niedobry. A ona go tłumaczyła i mówiła, że no zrobił coś złego, to mnie bardzo boli, ale ja wiem, że on nie miał przykładu, że jego ojciec też zdradzał swoją żonę, czyli jego matkę. Być może właśnie on był tego świadkiem, no był tego świadkiem, bo widział, kogo ojciec sprowadza do domu, że wzrastał też w takim, a nie innym środowisku, towarzystwie i punkt po punkcie starała się go tłumaczyć. Aż nawet ja w pewnym momencie mówię, proszę Pani, ale też nie wybielajmy go, bo on ma jakiś rozum, wolę. Pan Bóg dał mu wszystkie łaski, by do tego nie doszło. Ona mówi, ja wiem, ale wie ksiądz, może ja też się za mało za niego modliłam i znowu próbuję go usprawiedliwić. I tak sobie myślę, no święta kobieta. Nie wiedziałem, że albo jest święta, albo super naiwna, ale chyba jednak święta, bo to była bardzo blisko Pana Boga żyjąca kobieta, wielkiej modlitwy i gdzieś ona ten temat sobie musiała przemodlić przed Najświętszym Sakramentem. Tak rzeczywiście było. I tak doskonale wczuć się w sytuację swojego męża, żeby praktycznie mu od razu przebaczyć i być otwartą na jego nawrócenie, powrót. To jest sprawa serca, w którym naprawdę żyje Chrystus. Bo dokładnie tak samo zachowuje się Chrystus, kiedy my Go codziennie zdradzamy. Za każdym razem, kiedy w naszym życiu pojawiają się grzechy ciężkie. To dokładnie to samo robi Chrystus. On też nas tłumaczy. On też szuka tych naszych najlepszych stron i zawsze patrzy na nas z tej lepszej strony. Zawsze patrzy pod kątem łask, które chce nam dać, abyśmy mogli wydostać się z naszego nieszczęścia. I ktoś, kto potrafi współczuć, być taki właśnie empatyczny, tłumaczyć nawet z najgorszych grzechów kogoś bliskiego, on zawsze będzie wierny, bo wie, że właśnie tak trzeba. I w końcu też patrujemy się cały czas w Maryję. Wierność to obecność. Jak widzimy, Maryja stała pod krzyżem, najbliżej swojego syna.
Najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o samą drogę krzyżową, mogła być na tyle blisko, na ile pozwalali jej żołnierze, ale potem mogła stać naprawdę bardzo blisko krzyża. I jest chyba prawdą to, co przedstawia wielu artystów. Maryja, która obejmuje krzyż, ma głowę opartą o trzon krzyża i ta krew spada na nią, obmywa ją. Ona się niejako stapia z krwią swojego Syna. Obecność. To jest znak prawdziwej wierności. To, co powiedziałem już wcześniej. Nie ma wierności na odległość. Być komuś wiernym, to znaczy po prostu przy nim być. I mówię to z całym rozmysłem właśnie do was, bo przecież wielu z was być może nadal jest rozłączonych od swoich rodzin. To jest taki temat bardzo powszechny na emigracji. Nie ma wierności na odległość. Trzeba być przy swoich bliskich. Albo tę rodzinę ściągasz tutaj, albo ty wracasz do swojej rodziny. Tak to musi funkcjonować. Bo popatrzcie też, oddalenie sprzyja niewierności. Ono stwarza okazję do tej niewierności. To jest narażanie samego siebie. To jest narażanie także współmałżonka, który został gdzieś tam w domu. Może ty sobie z tym tu poradzisz, ale może ta druga strona sobie nie radzi. Może twoje dzieci sobie nie radzą. Może nie są też wierne Bogu, odeszły od Boga, od wiary, od Kościoła. My cały czas zawężamy to rozumienie wierności do sprawy seksualnej. To nie tylko o to chodzi, to jest bardzo szerokie pojęcie. Ty jesteś tu, druga strona jest tam, twoje dzieci są gdzieś indziej jeszcze i każdy idzie w swoją stronę. To jest właśnie narażanie siebie i swoich bliskich. Trzeba być przy sobie, tak jak Maryja była przy swoim Synu. I jeszcze właśnie jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, aspekt wierności Maryi. Ona była wierna, bo doskonale rozumiała Boga, rozumiała powołanie Jezusa Chrystusa, czyli swojego Syna. Rozumiała także doskonale swoje własne powołanie i pragnęła je jak najlepiej wypełnić. To zrozumienie już dokonało się właśnie w chwili zwiastowania. Ona wiedziała, że ja mam być tylko posłuszna. Ja mam przyjmować każdy dzień, chcę wpatrywać się w swojego Syna, mam się modlić i mówić Bogu tak. Każdego dnia cokolwiek się wydarzy, tak. Nie buntować się, na wszystko mówić Bogu tak. Jeżeli tak będziemy przeżywać nasze życie, nie będzie najmniejszych rozbieżności między wolą Bożą a naszą własną wolą. Ona właśnie zrozumiała Boga. Ona nie miała lepszych recept na to, jak Jezus mógłby zbawić świat. Ty wiesz, synek, powiesz, jak ja tak pomyślę, że ty będziesz cierpiał, a i taż mi się serce kraj, weź to zrób jakoś inaczej, prawda? Nie. Ani słowa, ani jednej rady. Jak często rodzice mają takie recepty z miłości do swoich dzieci, ale czy to jest taka miłość z woli Bożej? To nie o to chodzi, żeby nie radzić dzieciom. Trzeba im radzić, trzeba im wskazywać inne możliwości. Ale te możliwości muszą być uzgadniane z wolą Boga. To zawsze musi być iść w taką stronę, czy robisz na pewno to, co Bóg dla ciebie chce. Nie to, co ja chcę, tylko co Bóg dla ciebie chce. Czy w tym wszystkim jest obecny Pan Bóg? To jest właśnie to doskonałe wypełnianie woli Bożej. I to jest właśnie cały heroizm Maryi, że ona zrozumiała, że pewne sprawy związane z wolą Bożą muszą dokonać się przez cierpienie jej Syna, a więc przez jej własne cierpienie. I to jest cierpienie, którego nikt z nas nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić. Po prostu to są sprawy, które trzeba zaakceptować. One przekraczają nasze zdolności poznawcze i pojęcie tego, co może się dokonać właśnie wtedy, kiedy człowiek aż tak cierpi. Proszę zobaczyć właśnie też na różne sytuacje, jakie mogą wydarzyć się w rodzinie, w małżeństwie. Czy my potrafimy to zaakceptować? I mógłbym tutaj podawać różne przykłady krzyża, które mogą spotkać małżonków. Czy my jesteśmy w stanie dostrzec w tym jakiś Boży plan dla rodziny, dla małżeństwa, dla waszego zbawienia, dla waszego dobra? Tutaj, jak to się mówi, to jest kroczenie w ciemnościach wiary. A więc jak widzimy, tak właśnie zachowywała się Maryja. Ona wytrwała przy swoim Synu. Ona była doskonale wierną, ale też siłę do tego czerpała właśnie z krwi Jezusa Chrystusa, z Jego cierpień. Bo w tym jest wielka moc. Ktoś może zapytać, skąd masz siłę, żeby tyle znosić? Ja takich ludzi czasami spotykam, niesamowicie cierpiących. I często właśnie pada taka odpowiedź, bo te siły daje mi Chrystus na krzyżu. Jest wielka moc do znoszenia własnego cierpienia, krzyża, kiedy
czerpiemy tę moc z krzyża samego Jezusa Chrystusa. To znaczy adorujemy ten krzyż, modlimy się do Jezusa ukrzyżowanego, czcimy ten krzyż. Miałem w jednej parafii taką jedną panią, która miała też olbrzymie problemy rodziny. Praktycznie cała rodzina rozjechała jej się, rozbita. Niesamowita tragedia. I ona w pewnym momencie po prostu zaczęła codziennie odprawiać sobie drogę krzyżową prywatnie. Kończyła się msza święta, wszyscy się rozchodzili, a ona sobie od stacji do stacji szła. Praktycznie przez cały czas, jak ja tam byłem nad parafii, ona codziennie po mszy świętej prywatnie odprawiała sobie taką drogę krzyżową. Nie, że z książeczki, po prostu przechodziła od stacji do stacji i w sercu coś tam mówiła do Jezusa. I myślę, to jest właśnie to doskonałe zjednoczenie z cierpieniem Jezusa, swojego własnego cierpienia. I z tego czerpiemy moc, aby móc być wiernym i Bogu, i współmałżonkowi, i rodzinie, nawet wtedy, kiedy zadają nam największe cierpienia. Wtedy też nie tylko otrzymujemy moc, żeby znieść to cierpienie, ale też ochronę. Ochronę przed złym duchem, który robi wszystko, żeby doszło w nas do buntu. Widzisz, to wszystko przez Boga, to wszystko przez Niego, nie chodź do kościoła. Albo patrz na tego męża, patrz na tą żonę, która cię zdradziła, patrz na te dzieci, które są ci tak niewierne. Zostaw ich, nie przejmuj się nimi. To są właśnie pokusy złego ducha. Krzyż, krew Jezusa Chrystusa zawsze nam daje ochronę. Szatan nie może nas wtedy złamać, ponieważ krzyż, cierpienie Jezusa Chrystusa są znakiem Jego wielkiej przegranej i zawsze ilekroć pokazujesz szatanowi w tej walce duchowej, która się toczy w twoim sercu, krzyż Jezusa Chrystusa, kiedy powołujesz się na Jego krew, to wtedy szatan ucieka, bo widzi swoją własną klęskę. On nie może przy kimś takim wytrwać, nie może takiej osoby kusić, nie ma do niej w ogóle dostępu. A więc właśnie o to chodzi, bo to jest wspaniała recepta dla małżonków w kryzysach, kiedy są tak bardzo kuszeni przeciwko wierności. On mnie zdradził, ja też mam prawo być niewierny, też mam prawo zdradzić. Jaka szczęsta to jest sprawa. Zanurzaj swoje cierpienia we krwi Pana Jezusa. Łącz swoje cierpienia z krzyżem Jezusa Chrystusa. Nie uciekaj w grzechy, nie odpłacaj złem za zło. Uciekaj się do Jezusa Chrystusa. Szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. Zadajemy sobie pytanie, czy Maryja, stojąc pod krzyżem, współuczestnicząc w cierpieniach swojego Syna, czy ona równocześnie była świadoma tego triumfu, który nastąpi na krzyżu? Czy ona już to wszystko przeczuwała? Myślimy, może tak, może tym właśnie widziała jakieś pocieszenie. Tego to nie wiemy. Nie wiemy, co działo się w jej sercu, poza tym, że jej serce było przebite mieczem boleści, jak mówi Słowo Boże. A więc, że jej w sercu było olbrzymie cierpienie. Ale jednak musiała mieć olbrzymie zaufanie do Pana Boga, że On w tym wszystkim jest obecny, że dzieje się Jego wola. A więc właśnie, czy kiedy widzisz kryzys swojego małżeństwa, kiedy widzisz słabości swojego współmałżonka, kiedy przyglądasz się jego pijaństwu, zdradom, przemocy, innego rodzaju wadom, czy jesteś w stanie zobaczyć w nim kogoś innego, lepszego, wybiec trochę w przyszłość, tak jak próbujemy sobie wyobrazić, czy Maryja już była w stanie, widząc Jezusa na krzyżu, ujrzeć Go w chwale. Tę łaskę w sumie dał Jezus tylko swoim trzem wybranym uczniom. Pokazał im się przemieniony. Maryi nie pokazał się. Czy ona już mogła sobie to wszystko wyobrazić w sercu, właśnie stojąc pod krzyżem? Nie wiemy. Ale tak samo właśnie, kiedy Ty widzisz to zło, które Ciebie dotyka i osoby, które jest źródłem tego zła, czy Ty możesz go zobaczyć w chwale? Czy możesz go zobaczyć przemienionego, lepszego? Czy jesteś w stanie dostrzec obecność Boga między wami, że On jednak was nie zostawił? Może cię zostawił współmałżonek, ale Bóg was nie opuścił. Czy jesteś w stanie uwierzyć w jakiś plan, który Bóg ma względem was, względem waszego małżeństwa? Tutaj właśnie potrzeba wielkiej ufności. Tutaj potrzeba prosić Pana Boga: Boże, ja widzę na razie same ciemności, czarno, nic. Ja widzę tylko to zło i krzywdę, którą mi ktoś wyrządził. Tym bardziej trzeba się modlić o ten dar zaufania, że jednak w tym wszystkim jest obecny Bóg. I że ani na chwilę nie traci kontroli także na tym, co dzieje się w naszym życiu. I tutaj bardzo ważny jest ten psalm dzisiejszy. Tak pięknie zaśpiewany przez
Panią przed Ewangelią. Psalm 31. Bo to są właśnie słowa człowieka, który z jednej strony cierpi, który tkwi właśnie w tych ciemnościach, ale jednak nie traci ufności, bo o tę ufność prosi. Przeczytam go. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pospiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną, prowadź przez wzgląd na swoje imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Wspaniałe słowa, nad którymi warto rozważać, którymi warto się modlić, szczególnie właśnie w takich sytuacjach krzyża. Psalm 31, przypominam. Warto uczynić go swoją modlitwą. Myślę właśnie, że szczególnie tutaj trzecia zwrotka. Wydobądź z sieci zostawionej na mnie. Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Tu właśnie widzimy, jaka tu jest wielka prośba, modlitwa, wołanie o ufność w tych najtrudniejszych sytuacjach życiowych, którą symbolizuje ta sieć zastawiona na mnie. My się staramy żyć po Bożemu, a tutaj co rusz, z każdej strony te sieci. Ale człowiek, który ma ufność, on nie czuje się zniewolony przez te sieci. On cierpi, ale wie, że Bóg jest tym wszystkim obecny, że Bóg działa. Oto ten człowiek się modli. Ale ktoś, kto jest pozbawiony tego daru ufności do Pana Boga, będzie działał na własną rękę. On nie wierzy, że Bóg cokolwiek robi, że Bóg działa. Spotyka mnie zło dobrze, a więc ja zaraz tutaj odpłacę tym samym złem. Zaraz wywalam z domu żonę, męża, dzieci i tak dalej. Nie Bóg działa, tylko my chcemy wtedy działać i niestety popełniamy wtedy straszne, straszne błędy. I to jest właśnie takie wielkie nieszczęście, którego często ja jestem jako kapłan świadkiem. Bo to okazuje się, że ta druga strona gdzieś tam wcześniej czy później się opamiętała. Przeprosiła, nawróciła. Chce od nowa zacząć, już być bardziej pokornym, ale ta pierwsza tkwi właśnie w tej zadrze. I mówi, nie ma takiej opcji, nie wolno ci do mnie wrócić, już się rozeszliśmy, jest po rozwodzie, ja sobie sam układam życie. I właśnie przez to, przez ten pierwszy błąd, niestety cały czas ta sytuacja jest tak bardzo bolesna. A więc kiedy mówię, ja pokładam ufność w Tobie Boże, to te słowa chronią mnie przed jakimiś decyzjami, którymi mogę popełnić straszliwy błąd. Oddaję wtedy swój los, swoje życie w ręce samego Boga. A jeżeli widzimy, że pomimo tej modlitwy wciąż jednak coś jest nie tak, to trzeba się wtedy przyglądać swojemu sercu, swoim uczuciom, swojemu rozumowi, ale także i powołaniu, jak je realizuje. Przyglądać się temu, co tam się dzieje, czy coś jest nie tak, czy coś jest chore i oddawać to natychmiast Jezusowi, oddawać Maryi. Prosić o pomoc, prosić o uzdrowienie. Zapraszać Boga, żeby naprawiał wasze małżeństwo, ale przede wszystkim naprawiał to, co jest w tobie chore. To jest właśnie znak zaufania do Pana Boga, ale także znak pokory. Pamiętajmy, łaska idzie za pokorą. O tym jeszcze jutro będziemy sobie mówić. I testament, który Jezus wypowiada z krzyża, wypowiada do swojego ucznia, ale przecież to dotyczy każdego z nas, mówiąc mu, niewiasto, mówię najpierw do swojej matki, niewiasto, oto syn twój, potem do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To jest właśnie testament Jezusa Chrystusa. To jest prośba skierowana przez Chrystusa do każdego z nas, abyśmy zabrali Maryję do swojego domu. To znaczy, żebyśmy ją włączyli w swoje życie. Nie, żeby była tylko bierną obserwatorką, ale żeby rzeczywiście była współuczestnikiem tego, co dzieje się w naszym życiu. Żeby pomogła nam podejmować właściwe decyzje. Żebyśmy się w nią wpatrywali, na niej wzorowali.
Pamiętajmy też, że każda łaska obecna w naszym życiu jest odbiciem łaski, jaką mamy względem Pana Boga. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś jest wierny Bogu, ale tak na serio, na 100%, będzie też wierny różnym wartościom. Będzie też wierny swojemu współmałżonkowi. I nieważne właśnie, czy tutaj mówimy o sprawach polityków, czy małżonków, jesteś wierny Bogu na 100%, będziesz także wierny składanym obietnicom wyborczym, czy obietnicom składanym swojemu mężowi, czy żonie. To jest odbicie tego, co dzieje się w naszych relacjach z Bogiem. Ale też, jeżeli Bogu nie jesteś wierny, albo Boga nie ma w twoim życiu, to tam nie będzie żadnej wierności. I warto przyglądać się ludziom, którzy wiele obiecują, jaka jest ich relacja z Bogiem. Bo tam nie ma żadnego fundamentu, żeby cokolwiek tam mogło świadczyć za tym, że dotrzymają słowa, że są wiernymi. Jeszcze kiedyś była ta sprawa właśnie. Honor i olbrzymia wartość honoru, ale także konsekwencje utraty tego honoru, że w takich ludzi po prostu się wywalało z tej społeczności. To było natychmiastowe wygnanie. Taki człowiek już nie miał czego szukać, nawet często za granicą. Teraz, jak powiedziałem, ci ludzie czerpią profity z tego, że potrafią sprawnie, profesjonalnie kłamać. Więc przyglądaj się relacji z Bogiem ludziom, ludzi, którzy tobie cokolwiek obiecują, bo to już wiele powie, na ile ich słowa będą miały pokrycie w rzeczywistości. Ale nie patrzmy na innych, najpierw na samych siebie. Jaka jest twoja wierność Bogu, Jego przykazaniom, modlitwie? Czy są jakieś wyłomy? Te wszystkie sprawy, o których powiedziałem, to jest część tego, o czym jeszcze będę mówił jutro. Więc na ten moment niech właśnie ta postawa Maryi zostanie w naszych sercach. Niech ona będzie dla nas drogowskazem. Niech będzie właśnie takim już pierwszym rachunkiem sumienia, który możemy podjąć przed tą spowiedzią. Wielu z was, myślę, przystąpi dzisiaj. Ufam. I prośmy właśnie w czasie tej spowiedzi o uzdrowienie tego, co w nas chore. O to, żeby właśnie od tej pory to, co najważniejsze, zawsze było budowane na Bogu i z oczyma i sercem wpatrzonym w Maryję jako tą, która w sposób doskonały świadczyła o różnych cnotach, które mogą być także naszymi cnotami. Amen.